Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. Jak widzicie, rodzinka szczęśliwie powróciła do domu. Ja już też zrobiłam czystki w ich wyposażeniach. Tak naprawdę wszystkie rzeczy Emily zabrała ze sobą, te, które mieliśmy do wyposażenia tam na obozowisku. Ja już te wszystkie rzeczy przełożyłam do wyposażenia rodziny. Też wszyscy mieli różne ryby w swoich wyposażeniach, różne truskawki, inne rzeczy, które wyłowili, też wszystkie te rzeczy posprzedawałam. Część ryb, która jeszcze była dość dobrej jakości, które łowili ostatnio na odcinku, to właśnie przełożyłam do lodówki, gdyż niestety ryby, jeśli się ich nie włoży do lodówki, to niestety się psują. Nie ma tak z, wiecie, z truskawkami i innymi rzeczami, tak nie ma, ale ryby się niestety psują. I wszystkie były podłej jakości już, czy większość już była podłej jakości i wyrzucałam, ale część była jeszcze dobra i powrzucałam do lodóweczki. Też część rzeczy, które miała Magda w swoim wyposażeniu, już przełożyłam do Pawła. Nie wiem, czy te mrówki też przełożyć do Pawła, czy je sprzedać. Może na razie przyniosę je do Pawła, do wyposażenia. Niech on to trzyma. Gdyż Magda niedługo nam zginie, a ja nie chciałabym, żeby w momencie, gdy ona umrze, to wszystkie jej rzeczy powędrowały do wyposażenia rodziny. Więc wolę już trzymać je u Pawła, żeby on je miał. Paweł też te metale, które miał i kryształy, też już wysłał do rady geologicznej. Jak widzicie, 4 na 5 ma rzeczy wysłane. Musi jeszcze jedną rzecz wysłać też szybko przed odcinkiem. Mu rozmnożyłam żabkę. Muszę o tym niestety pamiętać jeszcze 2 razy. O tym mogę czasami zapomnieć. No dobra, ale może zaczynamy. Dziewczynki, ty byś musiała siku, ale jak wiem, wszystkie łazienki są zajęte przez tych, którzy naprawdę musieli do toalety. I dziewczynki będą za chwilę głodne. Dobra, to Ula może nakryjesz do stołu, to sobie za chwilę coś razem zjemy. Nakryj do stołu, kochana. Ja tu nam coś znajdę w tym, w tej lodówce. Mam jeszcze 2 kurczaki z rożna. Też zabrałam za siebie. 1 jajka. I tyle? O, musiałam też wywalić torty, bo już się zepsuł. Mamy mało jedzenia, mamy kurczaki, nie wszyscy się najedzą, ale też nie wszyscy muszą jeść. Idziesz opłakiwać Dallasa, Paweł? Nie. A jak widzicie, to też się widzimy w ten sam dzień, co w poprzednim odcinku kończyłam. Już nie mam dzisiaj też za dużo czasu do nagrywania, a więc stwierdziłam, że już dzisiaj sobie nie będę grała. Tylko wam pokażę już cały dzień. Poza tym będziemy mieli trochę więcej czasu przez to z Magdą, która już za chwilę nam zginie. Paweł, co ty byś mógł zrobić, kochany? Ja wiem. Powinno być całe mnóstwo rzeczy do zebrania wokół domu. Przecież was kilka dni nie było. Co mam nadzieję, że większość rzeczy się wyspełniła z powrotem. I możesz sobie iść na skałeczki, proszę. Ostatnio z tymi skałkami to mam hopla, co nie? W każdej serii, kurczę, skałki. No ale niestety. Tak jest okres, a później przez pół roku u mnie simy nie zbierają skałek wokół domu. A tutaj nagle teraz jest taki szał, cały czas skałki, wcześniej Szymon skałki, teraz Paweł skałki i w Alien Adoption Challenge Iza też skałki. Ojojojojoj, a propos moich serii, w piątek na moim kanale pojawił się nowy odcinek, gdzie ty idziesz, tu miałaś podejść, kochana, nowy odcinek serii Info Sims, w której mówię o dodatku psy i koty, więc serdecznie zapraszam do oglądania tego odcinka. Na pewno link wam się pojawi w karcie, tutaj w tym i, które macie, ale też może wrzucę go do opisu odcinka, zobaczymy. Dobra, Magda, to jak ty schodzisz na dół, to ty może nam coś ugotujesz, no bo nic, nie mamy. Podaj kolację i coś takiego, wiecie, fajnego, domowego już, no coś fajnego. Ja myślę, że co? Zrobimy tak, przyrządź wykwintny posiłek i tu coś fajnego jest. Ja bym chciała, żebyś im zrobiła taką fajną zupę dniową może, o, albo coś takiego. To tortellini z homara to nie i takie rzeczy. Myślę, że zupa dniowa, co? No, ja myślę, że to będzie bardzo fajne i wszyscy będą zadowoleni. A teraz to, co mamy, wyciągniemy, bo jeszcze niestety trzeba zjeść resztki, które mamy.
Więc komuś się trafi kurczak z rożna, komuś jajka benedyktyńsku. Więc ty nic nie musisz. Emily nie musi nic jeść, więc okej. Ale ty za to w sobie weźmiesz porcję. Ile tu jest tych jajek? Jeszcze jedna porcja chyba. Sobie też ulciawy. Nie, tu była jedna porcja. W sumie, nie, to ty sobie weźmiesz to. Kurczaka z rożna. W sumie może niech dzieci sobie zjedzą, bo dzieci, kurcze, widzę, że są głodne. To może niech dzieci sobie... Ale proszę mi usiąść tutaj, a matka za to nie do telewizora, tylko proszę ćwiczyć przemowy, bo ty musisz ukończyć swoją aspirację, kochana. 10. poziom. Dobra, to tym razem, Ulka, usiądziesz tu. Chodź. Ale nie przy telewizorze. Ula, do stołu, proszę, ładnie. Ula, halo, halo, do stołu zapraszam. No, zjedz z rodzeństwem. Ładnie, ja te talerze dużo odstawię na bok, żeby tu było... Ula, halo. Halo, halo, Ula, mówię coś do ciebie. Kochana. No, jak ładnie. W końcu. A ty, Tamara, gdzie? No, jakie nakryj do stołu? Jesz obiad, już nie nakrywaj do... Siadaj tu, dziewczyno. Matko, kochana, dziewczyno, co ty się tak gnasz do tego nakrywania stołu na dworze, no? Co, ale jak niewiele, zobaczcie, brakuje. Emily, bardzo fajnie, Emily, bardzo, bardzo ładnie, jak tam Magda. Gotujesz i pewnie sobie też weźmiesz porcję od razu, jak zjesz, więc to też dobrze. A Paweł tutaj biegnie, 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 biegnie po skałki. Ja też, jeśli gdy mamy taką luźniejszą chwilę, to też powiem wam, że już mniej więcej znam swój plan zajęć na powrót na uczelnię, który będzie obowiązywał mnie od października. Już. Oczywiście ten plan zajęć, jak zwykle, to bywa, może się zmienić. Czy to było powiadomienie, że Tamara ma, nie, ma wkrótce urodziny? Okej. Okay. Jeszcze nie dzisiaj, ale wkrótce. Nie wiem, czy go tam na dół wysyłać, tego Pawła. Może go wyślemy. A jak już ma zbierać wszystkie skałki, to niech zbiera wszystko, co możliwe. Widzę, że dużo kapsuł zbiera, więc może lepiej niech zbierze tych skałek więcej. A, już masz pełną. A, musimy się kiedyś wybrać też tutaj. Ja zamierzałam zrobić jakiś jeden odcinek kiedyś, gdzie się wybieramy w te wszystkie sekretne lokacje. A więc jeszcze Pawłem, żeby on miał odwiedzone wszystkie sekretne lokacje. Więc na pewno musimy się jeszcze wybrać właśnie tutaj, bo przecież to chyba... otwierał. Kto to otwierał? Grzesio chyba otwierał to przejście, co nie? Tak mi się wydaje. To jeszcze Grzesio otwierał, a więc bardzo, bardzo, bardzo dawno temu jakiś sim otwierał to przejście. Wydaje mi się, że to był Grzesio. I Emily, jest! Osiągnąłeś 10. poziom charyzmy. Brawo, brawo, kochana. Dobra, ale czekam tutaj jak Paweł. To ty już możesz przestać gadać. Możesz sobie wziąć coś do jedzenia. O, weźmiesz sobie zupę dyniową, dobrze. Bardzo ładnie, tak chciałam, żeby zrobiła. Okej, i teraz jest wszystko dobrze. A Magda już skończyłaś jeść. To możesz posprzątać talerze. Bardzo proszę, jak tam dzieci? Ty idziesz spać. Ty nie jesteś zmęczona, ale też mogłabyś już pójść spać. Wszystkie dzieci w sumie mogłyby pójść spać. Bo już taki dzień jest... No, powiedzmy, po wrażeniach z całego dnia, po całej podróży do domu jesteście zmęczone. Ale ja przerwałam myśl, bo miałam powiedzieć, że już znałam swój plan, który się oczywiście zawsze może zmienić. Ale chciałam powiedzieć, że jak najbardziej odcinki zostaną, publikacja odcinków zostanie w te same dni, a więc nadal Legacy Challenge będzie we wtorki i w soboty, a Alien Adoption Challenge w czwartki, więc to się nadal w październiku nie zmieni. Wydaje mi się, że niestety z tego, co widzę tutaj, jak idzie ta seria Legacy Challenge, to ona może troszeczkę dłużej potrwać i raczej będzie trwała do końca października, tak mi się wydaje. Więc już mamy jeszcze jeden tydzień września tylko i później październik już nastaje. Troszeczkę dłużej mi to zajmie niż początkowo myślałam wakacje, ale też trochę mniej, wydaje mi się, gram pomiędzy odcinkami. Ale to się zawsze może zmienić, bo mogę nagle zacząć więcej grać. Więc to też, wiecie, różnie bywa. Zatem Tamara jeszcze nie ma żadnego faceta na oku, ale to też się zawsze może zmienić. Wydaje mi się, że ta seria się powinna skończyć do końca października, no ewentualnie na początku listopada. Nie wydaje mi się, żeby zahaczyła o premierę dodatku Psy i Koty, która nastąpi 10 listopada. Nie wydaje mi się.
Nie, w ogóle nie chciałabym, żeby tak było. Więc wolałabym, żeby to nie zahaczało o siebie. Ale chciałam też powiedzieć, że niestety trochę zmienią się godziny publikacji w trakcie tygodnia. Bo tak jak dni zostają takie same, to niestety godziny będą musiały się trochę zmienić. Ale nie czwartkowe. W czwartek chyba pozostanie 12 tak jak jest, bo ja mam co drugi czwartek tylko na 13:30 jeden wykład. To spokojnie 12 może być. Mnie to jak najbardziej pasuje. A Legacy Challenge chyba będę publikowała o 14. Też zauważyłam, że wy tak niechętnie te odcinki oglądacie tak o 12, więc jak będzie 2 godzinki później odcinek, to się raczej nic strasznego nie stanie. No i tylko Paweł nam został, proszę. Ale my nigdzie nie idziemy, Paweł. Nie, 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 nie. A ty masz wolne jeszcze, co nie? No, jeszcze niedziela. Wszyscy mają wolną niedzielę, więc okej. Okay. No, a więc będzie o 14 ten odcinek publikowany, ale to jeszcze nie jest pewne, bo ja tak naprawdę od rana mam zajęcia we wtorki. O, we wtorki. Więc ta 14 we wtorki jeszcze nie jest pewna. Będę was informowała, jak jeszcze dobitniej przeanalizuję cały plan moich zajęć i jeszcze jak będę konkretnie wiedziała też, w której grupie jestem laboratoryjnej. Bo tego jeszcze nie wiem, bo w tym roku, bo właśnie od tego semestru mamy już podział na specjalizację na studiach. I to też właśnie jeszcze się nie podzieliliśmy wewnętrznie na grupy laboratoryjne, więc jeszcze to muszę dokładnie wiedzieć, ale to was też będę informowała w najbliższych odcinkach. O, krowokwiata trzeba nakarmić, a więc niestety Paweł, zanim ty wszystko zrobisz, to jeszcze nakarmisz krowokwiata, a więc sobie coś zjesz, bo jesteś głodny. Mam też strasznie dużo rzeczy różnych. Drogą żabę mam, ale to sobie sprzedamy, niepotrzebne nam są drogie żaby, tutaj nam są. I druga droga żaba, proszę, proszę, Paweł. Ale my jakoś nie potrzebujemy kasy, więc zmnażanie drogich żab to nie jest coś ważnego, tak jak w Alien Adoption Challenge. Tutaj, co to jest? To jest utranium. No dobra, to też w sumie wszystko, co mamy, żelazium też. Czy w sumie wszystko, co mamy? A, i jeden kwarc różowy pospolity też. No, wyślemy do rady. Bo chciałabym, wiecie, ukończyć pierwiastki tak w domu, bo oczywiście kolekcję pierwiastków już mamy ukończoną. Jakby było śmiesznie, ale nie mamy wszystkich pierwiastków w domu. Więc chciałabym to wszystko ukończyć. I 6 kapsuł. Kapsuły to spokojnie możemy sprzedać. Dobra, wszystko masz. A, to jeszcze możemy sprzedać. Jesteśmy w zapasie. Okej. Okay. Teraz możesz sobie coś zjeść, Paweł. Proszę, zupa dyniowa dla ciebie. Rano będzie musiała Magda jeszcze ugotować tam trochę jedzenia, kurczę. Niestety Magda powoli nam tutaj, wiecie, odchodzi z tego świata. No właśnie, ten paseczek jest już blisko, blisko, blisko. A my tu w lodówkę mamy pustą. No, jak na złość, widzicie? Magda ma umrzeć, a lodówka pusta, kurczę, no. Paweł w ogóle śmierdzi. W ogóle energię ma słabą, pęcherz ma słaby, no troszeczkę przesadziłam z tymi skałkami. No ale no trzeba było je zabrać. No, trzeba było je zabrać, niestety. No, a więc będę was jeszcze w następnym tygodniu dokładnie informowała, jakie będą konkretnie godziny publikacji odcinków. Tak jak mówię, w czwartki raczej zostanie o 12. W soboty na pewno zostanie 10, to już w ogóle nie ma tematu. Tak mam w piątki tylko zajęcia, 2 od rana, więc jest fajnie. Mam spokojnie czas w piątki dla was nagrywać. Ale wtorki się mogą zmienić. Wtorki się troszeczkę mogą zmienić, jeszcze zobaczę. No myślę, że będzie ta 14. No myślę, że tak. Myślę, że przy tej opcji zostanę, ale ja jeszcze mówię, wszystko muszę przeanalizować. Tam chyba we wtorki mam też jakoś chyba... Wtorki? Nie. W środę mam. Tylko przez pół semestru chyba jakieś wykłady takie, które są. Ale to zobaczymy. Dobra, Paweł, kończ tę zupę dyniową. Dlaczego nie możesz jej jeść? No, Paweł. Dobra, nie jesz jej, to ja ją wyrzucam. Nie będziemy też takich resztek zostawiać. Na pół gry zakurczę. Dobra, później prysznic. I wykąpiesz się, idziesz spać. A więc takie troszeczkę informacje organizacyjne, o jak to się mówi.
na początku tego odcinka, ale wiecie, jak to jest, jak się zbliża początek roku akademickiego. Zawsze jest troszeczkę chaosu, zamieszania i troszeczkę przestawiania harmonogramu i ramówek pod właśnie zajęcia, niestety. Niestety tak bywa. No dobrze, ale Paweł, możesz iść spać. Byłoby mi bardzo miło, bo jest 15 minut odcinka już, kurczaki. 15 minut odcinka, my jeszcze do rana nie poszliśmy do niedzieli. Paweł, no co? Kąp się, Paweł. Chodzisz pod ten prysznic, czy nie? Się, kurczę, gra, bo buguje troszeczkę, jak się robi szybsze tempo. Paweł, kąp się, no właśnie. Tu. Drugie tempo robię, ty stoisz i stoisz, stoisz, stoisz. Nie podoba mi się właśnie to, że troszeczkę czasami gra się buguje na szybszym tempie, bo ci Simy czasami stoją 5 minut. No, niestety. A niestety, tak czasami jest. O, teraz pójdzie ok. Dobra, teraz jest ok, ale zobaczcie, dopiero czwarty i jeszcze czas się zbudził. No, Magda, co to jest? Już, a ty się już wyspałaś. No, twój syn się dopiero położył, ale ty się już wyspałaś. Kochana, śpi mi jeszcze, no. Wszyscy śpią dzisiaj do 6 rano. O tak. Mówiłam do 6 rano, Emily. Ty też się już wyspałaś, dzieci pewnie też za chwilę wstaną, że się obudziły. Kochana, ty mnie nie denerwuj i właś pod tę kołdrę z powrotem. Jest 5 rano nawet, nie. Tyś po wakacjach, możesz sobie trochę dłużej pospać, no. Człowiek jak wraca z wakacji, to pierwsza noc w jego łóżku, to... I dzieci wszystkie już wstają. Oczywiście, że tak. Dobra, to jak dzieci wszystkie wstają, to niech dorośli też już wstaną, więc Emily i Magda, możecie wstawać. Emily, co ty mogłabyś robić? W sumie masz niewypełnione raporty do pracy, a więc mogłabyś w niedzielę rano, z samego rana porobić raporty. Skoro już nic nie masz do roboty, to siedź i wypełniaj raporty. Czy my tu mamy pierwiastki jakieś? Mamy jakąś pocztę, więc weźmiesz. W ogóle powinniśmy mieć jakieś prezenty dla Pawła na jego urodziny, więc to też kolejna sprawa. Tamara, możesz wziąć kąpiel z bąbelkami? A co? Jak tam, kochana, ty, kochana, tu skorzystasz i weźmiesz prysznic, a Witek nie wiem, ale może zejść na dół. O, wszystkie simy też mogłyby zacząć popracować nad swoimi aspiracjami, bo dzieci mają w ogóle, w szczególności Witek, nic nie zaczęte. No ty to musisz zdobyć najlepszego przyjaciela, to na pewno z kim mogłabyś, z kimś na pewno, o, z Pawą na pewno mogłabyś, z Tamarą na pewno mogłabyś, to zrobimy. I umiejętności społeczne, no to jest wykonalne, więc to jest, kochana, wykonalne, więc myślę, że z siostrą będziesz najlepszą przyjaciółką. A jak tam Tamara, co ona potrzebuje? A niestety mamy za mało stolików, wiecie, bo ona na stoliku, jej brat na stoliku, o, moje kolumny, tu jest jakiś w ogóle obrazek narysowany, ktoś by potrzebował, dobra, może najpierw Witek pójdzie, rysuj kształty, bo ty musisz narysować w stanie zainspirowania, ale tylko wejdziesz do pokoju, już zainspirowany będziesz, twoja siostra myślę, że najpierw może sobie zje coś na szybko. Taka głodna znowu to nie jest, ale przydałoby się jej coś zjeść. I wtedy mogłaby też stać się dobrą przyjaciółką ze swoją siostrą. A ty, Paweł, co? Szósta, ty mógłbyś w sumie pospać sobie jeszcze, co? Wyspać się w pełni. Ach, te simy kochane. A ty, Magda, aha, ty idziesz skrzynkę opróżnić, a później podasz nam naleśniki na śniadanie. Byśmy mieli jakieś zapasy w tej lodówce. No niestety Magda niestety nie nauczy wszystkich przepisów, które znam Pawła, bo chciałam właśnie, żeby Magda wszystkie przepisy, które zna, przekazała Pawłowi, te wiecie, miejskie przepisy. Ale niestety troszeczkę zawaliłam sprawę i o to nie dbałam, więc niestety. O, i tu mamy pierwiastki. Zobaczmy, zobaczmy, jest coś nowego. Perylium mamy. A czego nie mogę sprzedać? Halo? Gro? Właśnie. Perylium jest drogie. I tu oczywiście jakieś zabawki nam przyszły z okazji urodzin dzieci. Ja to wszystko posprzedaję. Dzieci mają tak mnóstwo zabawek. Gublek, gublek, gublek wydaje mi się, że mamy. Jest. Więc nic nowego.
I to jest platinum. Tutaj platinum też mamy. Więc nic, jak mówiłam, nic nowego, ale przynajmniej te pierwiastki były trochę więcej warte. One nie były takie tanie. Były to jakieś lepsze chyba pierwiastki. Podejdź tu. Tamara, też podejdź tu, chodź. Ja wiem, że szłaś... A też sobie szłaś chyba po jedzenie, Tamara, bo ty nawet głodna jesteś. I Magda zbliża się do końca swoich dni, a więc w poniedziałek o 7 rano niestety Magda zginie. A ty, kochana, podejdź tu. O, nakrywasz do stołu. No dobra, to nakrywaj do tego stołu. Ja chciałam, żebyś się stała najlepszą przyjaciółką ze swoją siostrą. Ale jak już masz takie dobre maniery, nie wiem, coś chcesz komuś wynagrodzić czy coś? O, nie, one obie, co nie? Bo wcześniej Tamara chciała nakrywać do stołu. Dobra, ty bierzesz sobie jedzenie, nie wytrzymałaś. A ja chciałam, żebyście miały przyjaźń aż po grób. Kochane. A ty, Tamara, gdzie w ogóle z tą miską idziesz? Podejdź tu. Dobra. Będzie ta przyjaźń aż po grób? Proszę. Ładnie, dziewczynki. Jej, przyjaźń aż po grób. Ładnie. To teraz możesz sobie to zjeść. Już nie rozmawiajcie, sobie zjedz śniadanko. W sumie też, a ty chyba miałeś sobie coś zjeść. Czy która już miała coś zjeść? Nie wiem. Sobie coś zjedz na szybko w takim razie. Nie jesteś aż taka głodna, więc weź sobie porcję. Babcia, o, babcia nawet głodna była. Proszę, proszę, proszę. Dobra, Witek, jak tam? No dobra, Witek nieźle. Widzę, że też później mógłbyś sobie... Ej, no Ula! Co wy tam na dwór? Ja wiem, że jest piękny dzień. Że dopiero co wróciliście z wakacji na łonie natury. Ale proszę cię, jedz przy stole ze wszystkimi. No, trochę wychowania dzieci, naprawdę. Trochę wychowania Simy. Ja rozumiem, że jakby nie było stołu w domu, no to zjeść sobie tutaj na patio, albo jakbyście sobie wybrały... To jest zepsute. Oczywiście, że jest. Ale jakbyście wybrały ten stół, żeby sobie tutaj zjeść przy stole, to jeszcze rozumiem, ale... Och, która przechodzi fazę hałaśliwości? Oczywiście Ula. Moja leniwa, kochana Simka. Dobra, wypełniłaś raporty, kochana? Ogłaszcz. Nie głasz, tam to krowo kwiata. Jeszcze cię pożre, kurczę. Wypełnione raporty? Wypełnione. No, przynajmniej tyle. Paweł sobie jeszcze śpi. W sumie może wstawać, bo już... O, 9. Ho, 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 panie, ale dzisiaj długo pozwoliłam spać. Proszę, proszę. Dobra, myślę, że reszta sobie też weźmie. Ale nie, wy sobie weźmiecie naleśniczki. A nie, co tam, zupa dniowa na śniadanie. Naleśniki. Proszę, rozpieszczam was. Naleśniczki na śniadanko. Proszę wziąć sobie tutaj ładnie po porcji. Namalowałeś obrazek? Namalowałeś. No to proszę skorzystać, panie Witek. I następnie sobie wziąć porcję. Dobra, Ula też tutaj je. Oczywiście głośno słucham muzyki. Mogłabyś sobie porozmawiać z babcią, paroduj innego Sima, pochwal szczerze, rozmawiaj o szkole i takie inne rzeczy, żebyś sobie podnosiła tę swoją umiejętność społeczną. To trochę brzmi jak Shakira? Tak mi trochę brzmiała ta muzyka, ale ci głośno, bo ktoś tutaj musi jej głośno słuchać. Ale wszyscy mają radochę przy stole. A więc, bo Tamara jest bardzo roześmiana przez tę swoją kąpiel z bąbelkami. Będziesz sprzątać, kochana? Okej, dobra. Nie pogniewam się, jak pozmywasz ładnie talerzyki po śniadanku. Bardzo miło z twojej strony, tylko właśnie. Zabrałaś Ulce! Talerz, ale gdzie ty idziesz z tymi talerzami, kochana? Na górę? Tu masz... umywalkę, tu masz zmywarkę, ty idziesz z nimi na górę. A to ja je wyrzucę, jak ty masz z nimi na górę iść, wiesz? Ojajajajaj. Nie. Co to jest? Nie lalki. Tylko ty musisz objąć pluszaka, bawić się z pluszakiem, rozmawiać z pluszakiem i takie rzeczy. Ty musisz teraz swoją umiejętność społeczną rozwijać, no. A później... Będzie jedną i zgarniemy. A później jeszcze możesz rozmawiać sobie na czatrumie.
O właśnie. Takie rzeczy możesz robić, babcia. Babcia, babcia, ty masz jakąś aspirację? Masz. A, właśnie, te wnuczki, kurczę, no. Ale to jeszcze myślę, że w tym odcinku jeszcze nie będziesz ginęła, bo nam zostało ile? 6 minut odcinka, to jest spoko. Tamara. Tamara, jak ty wszystko zrobiłaś, to chodź. Twój brat namalował jeden rysunek, ale teraz on będzie sobie jadł, a więc ty możesz narysować kolejny. Ja myślę, że ty narysować... Co ty tu masz? Kształty, kształty i kształty. O właśnie, więc ja sobie zostawię jeden obrazek, żebym ja wiedziała, że ty chyba już namalowałaś kształty, bo jeden obrazek masz. Jak właśnie sobie zostawię te obrazki, to będę wiedziała, co ona malowała. Wydaje mi się, że dodawała mi kształty. Teraz pójdą ludzie. Te obrazki twoje na razie zachowam, żebym wiedziała, co i jak. A ty, Witek, idziesz po tę porcję? Gdzie jesteś? Witek, usiądź sobie przy stole. No gdzie ty jesz? Na stojąco, w kiblu jeszcze. Ach, Simy, wychowania trochę, naprawdę, wychowania, proszę. Paweł sobie idzie pływać w basenie. A, mógłbyś żabki rozmnożyć. A czy te pierwiastki tobie zaliczyło? A, no dlaczego ja wyjęłam Magdom te pierwiastki? Dobra, ale wysłałam mnóstwo innych rzeczy do rady, więc powinno być ok. A już byłaby zaliczona aspiracja. A. Zbierz 5 próbek pierwiastków. Dobra, czy ja mogę przyciągnąć jeden pierwiastek? Schowaj do wyposażenia, chodź. Chodź, zrobimy cheat, bo ja i tak... Emily, co ty tu robisz? Ula ma za chwilę korzystać z tego komputera, ty w ogóle nie masz nic do roboty. To ty chodź, popływaj sobie, no. Jeszcze tobie nie wybrałam nowej aspiracji, chodź. Dobra, a więc tak. Jest 2, jest 3, jest 4, jest 5, nie, ej, gro, halo. Jest 5! Taki mały cheat. Jakby ktoś miał problemy z pierwiastkami, wystarczy mieć jeden i go sobie wkładać do wyposażenia. Widzę, że krowokwiat znowu jest, ale 5 pierwiastków spokojnie byśmy tutaj mieli. Przecież ile miała Tamara? Magda ile wyjęła, co nie? A więc ja myślę, że podlać to trzeba wszystko. Więc Emily, chodź, może zamiast pływania to ty tak. Opryskasz przeciwko owadom i odkwaszczysz. To jest niedziela i niestety dzisiaj nam nie przyjdzie ten ogrodnik, ale Paweł, czego dałam tobie najpierw podle? Ja chciałam, żebyś zebrał cały plon, a później możesz podlać, żebyś miał, zbierz 25 okazów kolekcjonerskich. To chciałam tobie zrobić, bo to się chyba liczy jak, to się na pewno liczy jako okazy kolekcjonerskie, więc jest 10. Proszę, kolejne drzewko, jest 20. Kolejne drzewko, jest. Jest, wypełniony. Łatwo, prosto i przyjemnie, gdy ma się, gdy jest się na takim etapie Legacy Challenge. Magda, drinka sobie robisz? Która jest? 11. A ty już drinka pijesz? Ojajajajajaj, Simy kochane. Dzieci w szkole były wredne dla jednego z moich kolegów. Zawsze w takich sytuacjach mam ochotę pomóc, ale nie mam pewności, jak się zachować. Jak myślisz, co należało zrobić? Stanąć w obronie kolegi, nie wtrącać się i pocieszyć kolegę. Później zawołać kogoś dorosłego. Ja myślę, że Witek, to ty możesz stanąć w obronie kolegi. Tak. Ty jesteś duży chłopak, ty jesteś z potężnej rodziny Legacy Challenge. Ja myślę, że ty możesz stanąć w obronie kolegi. I myślę, że nawet rozstrzyganie konfliktów tobie się tobie nie zaszkodzi. Maniery to oczywiście sobie możemy łatwo podbić, będziesz tam zmywał, będziesz się nakrywał do stołu i będzie wszystko ok. Co ty musisz? Ha, musisz jeszcze obrazki namalować, ale właśnie obrazek maluje twoja siostra. Sobie może kupimy drugie coś takiego. Potrzebujemy jeszcze jednego. Dla obu w sumie potrzebujemy. O, ja tu nigdzie tego nie mogę postawić, jak chciałam też obrócić. Chciałam dwa obok siebie postawić, nie da się. O, poczekajcie. Poczekajcie, jest miejsce. Bo tutaj, wiecie, nie za bardzo jest miejsce, bo tutaj też fortepian stoi. Więc, ale się udało. Na alcie jak przytrzymałam, dorównałam, to się udało. No dobrze, to teraz możesz namalować. Halo. Halo, gra. Rysuj.
kształty. No niech będą znowu kształty. Dobra, więc ty odchwaszczasz, ty zbierasz i podlewasz. A Magda sobie pije drinka. No dobrze, to jest jej ostatni dzień życia. Ale ty kolejnego drinka robisz? Świetnego zrobiłaś tutaj, widzę. No właśnie. Magda, coś ty się z tymi drinkami tak nagle całą rodziną chcesz, żebyście sobie wypili drinki. Może robi dla każdego po drinku. Nie wiem, zaraz zobaczymy, czy się weźmie za picie tych drinków, czy będzie robiła... Nie, aha, pewnie zrobiła sobie owocujący napój, musujący stwierdził, jest już w sumie po 11. Zrobię już porządnego drinka, co nie? Pewnie tak sobie pomyślała, no dobrze. A jak tam? A, ty sobie rozmawiasz na czatrumie, za chwilę będzie piąty poziom umiejętności. I tak ma być, kochana, no. A więc jest okej. Jak tam? Kochana, kochana, kochana. Ty jak skończyłaś malować obrazek, to nie po to dostawiłam drugie, żebyś sobie mogła iść. Tylko żebyś namalowała kolejne. Więc mamy ludzi. Więc rysuj. Pojazdy teraz, proszę. Proszę mi tutaj pojazd namalować. Halo, zapraszam. No. Witek już też ładnie. Za chwilę kolejny poziom umiejętności. No jak ładnie te... Tu umiejętności, te aspiracje dzisiaj idą. No bardzo ładnie. Nawet widzicie, muszę nową aspirację i dla Pawła, i dla Emilii wymyślić, bo wymyśleć. O, bo już ukończyli swoje aspiracje, więc bardzo, bardzo ładnie, Simy, kochane. Ja też muszę też przejrzeć cały świat, żeby zobaczyć, jak tam nasze kuzynostwo i cała rodzina, bo wiem, że już raczej chyba wszyscy dorośli, a więc muszę też uaktualnić swoje drzewo rodzinne, do którego oczywiście macie zawsze link w opisie odcinka, bo jest pewnie już troszeczkę mało aktualne, więc trzeba będzie je uaktualnić. Też myślę, że teraz pomiędzy odcinkami też zajrzę do do Szymona i zobaczę, jak tam ciąża przebiega, czy już będzie niedługo rodziła ta Simka, czy nie, czy muszę tam im adoptować to dziecko, no bo żeby Magda miała wnuki, więc to trzeba... To będę musiała zajrzeć, a więc ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że go oczywiście zalajkujecie, skomentujecie. Mam nadzieję, że też wyjdziecie obejrzeć moje Alien Adoption Challenge, gdyż świetnie się bawił przy tym wyzwaniu, więc mam nadzieję, że tam też wpadniecie. I do usłyszenia, do zobaczenia we wtorkowym odcinku. Susu! I'm in love with my life.